Zaczynamy trochę od, że tak powiem, brzydko dupy strony. Jesteśmy w górach. Nie będę wam pokazywał gdzie. I niestety w opisie też również nie zamieszczę tej informacji. Z bardzo prostego powodu. Bo ktoś nam zaufał i nas tu po prostu wpuścił. I pozwolił po prostu to sfilmować i skręcić, więc... Ja wam nie powiem, gdzie jesteśmy i nie powiem wam, co to jest. To jest opuszczony hotel, no. W górach. Powiedzmy, że ta informacja powinna wam wystarczyć. I światło tu podobno jest. Ale to zobaczycie w piwnicy. Jesteśmy w tej chwili na poddaszu. Więc zaczynamy zwiedzanie. Tu wszystkie pokoje wyglądają dokładnie tak samo. Podobno ktoś to zaczął remontować, ale zaraz wam powiem, zaraz wam pokażę, na czym remont stanął. Jest jeden pokój, kawalątek dosłownie. Nie, no nie będę filmował, bo to jest, wszystkie pokoje wyglądają dokładnie tak samo. Bo to jest poddasze. Na dach nie będę wchodził z tego względu, że no, osoba nam zaufała, puściła nas. Chociaż nie musiała nas tu wpuścić, tak? Ale nas wpuściła pani, bardzo miła. Więc tu jest zejście na dół. Przesuniesz się, bo ja nie chcę cię za bardzo filmować. Filmuję telefonem. O, tu jest toaleta. Ale nie za bardzo chcę, żebyście, bo tam jest lustro, nie za bardzo chcę, żebyście mnie widzieli. No jest w takim stanie, w jakim jest. To jest na górze jeszcze pozostałości jakieś. Więc tu na pewno by się nie dało wejść i tego budynku na pewno nigdzie nie ma na YouTubie ani na żadnym innym, w żadnych innych mediach. Tu jest jakiś, o. Dobra. Będę bardzo sprawdzał, żeby nikt się nie zorientował, gdzie jest ten budynek. Bo po prostu nie chcę. On nie jest duży, ale jest fajny budynek. To ja idę w tamtą stronę, kochanie. Oczywiście jestem z... O, tu jest jakiś taki zniszczony troszeczkę bardziej. Nawet lampa jeszcze została. Tu jest łazienka. O, super. Zaraz mnie będzie widać. A nawet zobaczcie, pod sufitka co stało. Bo tu miał ktoś to remontować, ale tak jak wam mówiłem, utknęło to w martwym punkcie. Wszystkie okna są wymienione na plastiki. Widok jest fajny, ale widoku wam niestety nie pokażę. Bo tak jak mówiłem, nie chcę, żebyście znali lokalizację. I tak jak mówię, jeżeli ktoś przez przypadek pozna to i powie w komentarzu, gdzie to jest, no to będzie miał zablokowane konto. A zresztą widać, proszę bardzo, że ktoś tu coś zaczął robić. Rury plastikowe są. No, podłogi są, tak jak moja małżonka mówi. Tu jest druga łazienka. A, troszeczkę inaczej wygląda. No bo same toalety są. Tu jest. Widzicie?
Wszystko jest na takich podwieszanych sufitach, ale zresztą tu widać, o. Tak jakby ktoś tu zaczął coś kombinować i wszystko jest w plastikowych oknach. Wszystko. Czyli jedno zrobili. Znaczy nie do końca wymienili te okna, bo niektóre są drewniane, na przykład w tym. O, tu jest... No, chyba wydało się, gdzie jesteśmy. Przepraszam, że opuszczam na dół, ale moja małżonka nie za bardzo chce być filmowana. No i z drugiej strony jej się nie dziwię. Każdy pokój wygląda tak samo źle. Ale dobrze, że tu wiecie co? Dobrze, że to jest zabezpieczone. Dobrze, że to jest zabezpieczone i zamknięte. Każdy pokój jest dokładnie identyczny. Nawet to samo jest na podłogach. Zerwana cała posadzka na podłogach. I w każdym pokoju taka fajna, ładna lampa. O, widzicie? Więc będę miał w końcu jeden... O, jakieś radio. Chcę zobaczyć to radio, co to jest za radio. Ty, patrzcie. Unitra Diora. Ale to samo to zostało, już wiecie, chyba tylko. Ciekawe, ile to radio ma lat. Giewont. Unitia Diora Giewont. Napiszcie w komentarzach, jak ktoś wie, ile to radio ma lat, kiedy ono było wyprodukowane. Bo ja nawet powiem szczerze, że nie sprawdzałem. A to jakiś był taki szerszy ten pokój. Jest większy troszeczkę. Dobra, idziemy teraz niżej. Tutaj macie korytarz troszeczkę widoczny. Idę troszeczkę szybciej, bo zaraz mamy obiad w pensjonacie swoim. Właśnie dzięki uprzejmości właścicielki pensjonatu wyszliśmy tu. Myśmy po prostu spytali, czy możemy to sfilmować. A, no właśnie. Na końcu po prawej jest wyremontowany pokój. O, tu jest jakiś... Dobrze, zaraz dojdziemy i tam. O, tu jakoś inaczej to, wiecie, wygląda? Troszeczkę inaczej. I widać rury, że wystają. Przepraszam, że od czasu do czasu to zoomu nie łapię, ale kręcę znowu z telefonu, bo po prostu mi jest tak wygodniej, no. Co by tu nie powiedzieć. Historii tego budynku, wybaczcie, ale opowiadać nie będę, bo nie chcę, żeby po prostu ktoś się zorientował, gdzie to jest. O, jest. To jest jedyny pokój, według pani, która nas tu wpuszczała, to jest jedyny pokój, który został zaczęty remontować. Być remontowany zaczął. Widać ścianę z kartą gipsu. Widać, że tu miała być pewnie toaleta. Albo kuchnia? Nie wiem. I jedynie co, tak jak widzicie, zostało, to postawili ściany. Postawili ściany i... No i na tym się, że tak powiem brzydko, skończyło. Tak to wygląda ten pokój. Dobra, tu jeszcze wam pokażę. A tu wam nie pokażę, bo tu zaraz się zorientujecie, gdzie to jest, więc nie będę się zbliżał do okien. Ale w każdym, patrzcie, w każdej łazience jest jeszcze lustro. Ale tu już... A, to było takie samo. Już nawet nie ma co filmować. Idziemy stąd dalej. Piwnica jest ciekawa, to wam mogę powiedzieć. Tu już byliśmy. Tu jest jakiś... Na dole. A tu widzicie, no wszystko jest... Toczka w toczkę to samo. W każdym pokoju.
Więc dojdę tam do końca, zobaczę, co tam jest. Powiedzmy, że zejdziemy do piwnicy, zobaczymy w piwnicy, jak to wygląda. Bardzo chciałem podziękować tej pani. Zresztą zaraz podziękujemy tej pani. A, tu już widzieliśmy taki sam pokój na górze. Dobra. Dobra. Schodzimy na dół. To już jest ostatnie, zdaje się, piętro. Teraz będzie parter. Widać, że tu ktoś coś już zaczął kombinować. Tu były toalety jakieś. O, tu jest jakiś rowerek do jeżdżenia. Tu było główne wejście. A tam jest napis, co to jest. To są śmietniki. To są jakieś kartony. O, ktoś sobie normalnie po pijawę zrobił nieźlą, niezłą. Tu jest tu jest obiad. Tutaj jesteśmy w kuchni w tej chwili. Zobaczcie, jak kuchnia wygląda. O, tu jeszcze nie wlazłem. A, tu nie można wejść. Jest zamknięta. To nie będziemy przeginać. Wow, jak tu fajnie jest. O, zoom złapał. Zauważyłem. To zrobiłem. A, tu jest wyjście pewnie, zamknięte i prawidłowo. A tu nic nie ma, wiecie? Tu jest jakiś kawałek pokoju. Tu jest kuchnia. To jest pewnie do podawania. Coś. I jeszcze. Nie, nie będę wam pokazywał, bo tam jest napisane dom wypoczynkowy ten obok. Więc o, dobra, to już kuchnię mamy zjedzoną. Wychodzimy stąd. To jest jakieś. Widać, że tu coś, jakieś prace miały być, ale idziemy zaraz do piwnicy. O, zobaczcie, jeszcze tu są jakieś narzędzia, coś. To jest, o, widać, że ktoś tu próbował tędy wejść i że okno było otwarte, ale. O, dobra. To tak wygląda. O, syf, jak zawsze w takich miejscach. Jesteś na dole? Dobra, włączam światło. Dobra, teraz wam pokażę piwnicę. Tam wszystko takie były. Gdzie? O, właśnie. Tutaj, według informacji pani, która nas tu przeprowadzała, tu były dyskoteki dla młodzieży. To była sala dyskotekowa dla młodzieży. Zamknięte. Dobra, pokażę wam tak mniej więcej naokoło, jak to wyglądało. Przepraszam, że tak jasność jest, jak jest, ale na razie nie mam jak inaczej tego kręcić. O, tutaj jest piwnica. Ja wiem, pamiętam gdzie. Bo tu jest wyjście. Tam.
No tak, jest wyjście. Nie, to nie jest wyjście. Wyjście jest tam dalej chyba. Poczekaj, no bo chciałem sfilmować tu wszystko. Do tej piwnicy chciałam zobaczyć. Nie wiem, gdzie to było. Do której piwnicy? Tam, gdzie za rurę. To jest tu. Tu jest jakiś... Przepraszam, że jest tak ciemno, ale... O, dobra, już trochę udało mi się wam pojaśnić. Tak to wygląda. Moja żona sobie nie życzy, a tak jak wam mówiłem, pokażę wam światło. Tu jest jakieś coś. Poczekajcie, muszę zmienić kąt nachylenia ręki, bo już mnie boli. Tu jest piwnica. A tu nic nie ma. Trochę będzie długi ten film, coś mi się tak wydaje. Nie będę robił przerw. Będzie się łatwiej montowało. Tak leniwy jestem, wiem. O, tu ktoś chyba próbował wejść tędy. Ale mu się nie uda. Naprawdę czasami warto odnaleźć. O, to wam miałem pokazać. O, tylko że już tu wszystko jest zalane, to było hydrofornie podobno z tego, co nam pani tłumaczyła. Zresztą bardzo fajna pani. Wybaczcie, ale nie będę schodził, chociaż tu wody to tu niewiele uświadczysz, ale już idę do ciebie. No to jest taka hydrofornia. Idziemy dalej. I zaraz wychodzimy stąd. Tu już byłem, tu rura zwisa, stąd żeśmy przyszli. A tu co jest, miś? Idź do tego pomieszczenia, a potem tu, a potem pójdziemy na dół, tam gdzie jest ta woda. A ja byłem już tam, gdzie ta woda jest. O, patrzcie. Jak moja żona będzie niegrzeczna, to położę jej tu głowę i nie uderzę. Nie, no nie można. Takiej osobie nie można. Nie. Puf. Żart. Oczywiście. Swojej żonie? Czekajcie, idziemy jeszcze tam kawałek dalej. Tu jest urządzenie elektryczne, nie dotykać. Wyłącznik główny. I jest załączony. I dlatego jest światło. Tutaj chciałem wam pokazać. O, zobaczcie. Ktoś jakiś kibelek potrzebuje? Jakąś lampę czy coś? O, tu jest od lamp coś. A gdzie jest to zejście do piwnicy? Wyjście? Zejście do piwnicy, tam do wody. Na końcu korytarza. Dosłownie na końcu korytarza. O, zobaczcie, tu jest... Lampy jakieś rozebrane. Normalnie. Perełeczka nam się trafiła. Perełeczka dosłownie. Ja na pewno wiem, że tu nikogo wcześniej nie było. Bo to jest pilnowane cały czas. Kiedyś tu była ochrona, a teraz pilnuje go. Nasza miła pani, tak? Poczekajcie, pójdę. Chcę. Tu już byliśmy. Chcę zobaczyć, gdzie, jakbym tu wyszedł. A wiecie co? Tu było te wyjście od strony kuchni. No to super. To już wiemy. Przynajmniej. Tędy możemy wyjść. No to wychodzisz czy? No wychodzimy. To już... Tak, wyłącz światło, ja ci tu przepraszam was, chwilę muszę podświetlić żonie. Mam latarkę, idź. Tu nic nie ma.
Tak, na 90% to jest wyjście. Jeszcze tu wam chciałem pokazać, bo tu jest jakieś pomieszczenie, a nie, tu już byliśmy, tu była ta dyskoteka. Tu jest wejście na górę. Misiek, zdjęć. No przecież... No właśnie widzę, jak robić zdjęcia. O. Dobra. Teraz się żegnamy, bo to jest już... Nie chcę wam ujawniać informacji, od której strony nas pani wpuściła. Tu jest jakieś pomieszczenie też gospodarcze, w którym nic nie ma. Tu pewnie będzie łazienka. Ale jak mam wam wszystko pokazać, to wszystko. W szczególności, że będę chyba pierwszym tu. Ha, 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 w końcu. Dobra. Tu już byliśmy. O, nie chcę wam pokazywać twarzy mojej żony. Dobra. To są jakieś... O, patrzcie, słoiczki z tym. Ze śledzikiem. Kurna, śledzik. O, tu się wyjście jest. Tylko, że nie wiem, czy... Gdzie to jest gaszenie światła? Dobra, zaraz. Dobra, wracam do was już jeszcze dosłownie na sekundkę. Tu... Tak jak widzicie, są prawdopodobnie jakieś mieszkania. Ale wybaczcie, nie będziemy tu wchodzić. Bo nie wiem, czy tu ktoś jest, czy nikogo nie ma. Dobra, a tu jest wejście główne. I tak jak zawsze, dziękuję wam bardzo za obejrzenie moich wypocin. Ja dzisiaj jeszcze spróbuję dwa budynki odwiedzić, ale wy go odwiedzicie za tydzień. Zapraszam was bardzo do subskrybowania mojego kanału. I na fejsie pojawiają się zdjęcia. Instagram jest trochę tak mniej prowadzony, ale też. Wszystko ma adres taki, jaki nazwa kanału, czyli Ready for Urbex. No i co ja wam mogę powiedzieć? Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia wkrótce. Cześć!